A teraz zapraszam na kilka dalszych wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci generała Sławomira Petelickiego, założyciela i pierwszego dowódcy specjalnej jednostki operacyjnej GROM. Ustalenia wskazują, że generał zmarł w wyniku rany postrzałowej głowy. Jako kwalifikację czynu prokuratura przyjęła samobójstwo. Tragedia rozegrała się w jednym z apartamentowców na warszawskim Mokotowie. Ciało generała Sławomira Petelickiego znaleziono w garażu z raną postrzałową głowy, poinformował młodszy inspektor Maciej Karczyński, rzecznik komendanta stołecznego policji. Wczoraj policjanci po godzinie 18 otrzymali informację, że rodzina znalazła ciało mężczyzny w garażu. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, faktycznie odnaleźliśmy ciało mężczyzny, który już nie żył, z jedną raną postrzałową. Przy mężczyźnie również znaleziono pistolet. Generał Sławomir Petelicki był twórcą i pierwszym dowódcą antyterrorystycznej jednostki GROM. W 1996 roku został pełnomocnikiem premiera do walki z przestępczością zorganizowaną. Dwa lata później awansował na stopień generała brygady. Po przejściu na emeryturę zajął się działalnością doradczą i biznesową. Życie pełne sukcesów przerwała śmierć, rzekomo samobójcza. Śledztwo w tej sprawie ruszy w poniedziałek, ale niektórzy już wydali werdykt. Wiele wskazuje na to, że samobójstwo generała Petelickiego było podyktowane bardzo osobistymi przyczynami. Orzeka prezydencki doradca Tomasz Nałęcz. Taką hipotezę odrzuca europoseł PiS Ryszard Czarnecki i dodaje, nic nie wskazywało na to, że generał Petelicki może mieć jakieś problemy. Jeżeli generał Petelicki 3 dni przed śmiercią na przyjęciu w ambasadzie brytyjskiej tryska dobrym humorem, jest w świetnej formie psychicznej, snuje plan na przyszłość i nagle po 3 dniach popełnia samobójstwo, to jest naprawdę bardzo dziwne. Na ostateczne wnioski trzeba będzie jeszcze poczekać, ale już teraz, według Jacka Kurskiego z Solidarnej Polski, ta śmierć powinna znaleźć się w centrum uwagi prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Samobójstwo popełnił człowiek, który od pewnego czasu stał się zdecydowanym krytykiem tej władzy. To jeszcze nie jest żadna insynuacja, tym niemniej element i przyczynek do serii dziwnych samobójstw pod rządami Platformy Obywatelskiej, których jest stanowczo za dużo, bo ja już sam naliczyłem 7 czy 8 samobójstw. Generał Petelicki krytykował działania rządu, szczególnie w sprawach reformy polskiej armii, przyznaje poseł PiS Antoni Macierewicz. Pan Petelicki atakował głównie pana ministra Bogdana Klicha, także za politykę Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj atakował ją zgodnie z powszechnym odczuciem polskiej opinii publicznej. To była fatalna polityka, podobnie jak fatalne były działania pana Bogdana Klicha. Po katastrofie smoleńskiej generał napisał list otwarty do premiera Donalda Tuska, domagając się dymisji ówczesnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Nie krył również, że w sprawie katastrofy smoleńskiej Polska mogłaby liczyć na pomoc NATO i USA, gdyby tylko o nią poprosiła. Zwróciliśmy się nie do NATO o pomoc, tylko zwróciliśmy się do Rosjan o pomoc wtedy. Czy jedno przytulenie przez pana Putina spowodowało od razu, że pan Tusk zapomniał, że jesteśmy od 10 lat w NATO? Może trzeba mu o tym przypomnieć. Ja będę przypominał. Cały czas. To również generał Petelicki ujawnił, że zaraz po katastrofie do polityków PO rozsyłane były wiadomości SMS z instrukcją, w jaki sposób mają się wypowiadać na temat tragedii. SMS brzmiał: katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił. Autorami tych wiadomości miały być najważniejsze osoby w partii Donalda Tuska. Czy tak było istotnie? Wersji generała Petelickiego już nie usłyszymy. Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej przedstawiła program działania. Jej członkowie chcą zmian w edukacji, a przy komisji ma powstać ruch społeczny, który będzie troszczył się o polską oświatę. Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej powstała w maju po fali protestów przeciwko wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji reformie programowej nauczania w szkołach ograniczającej liczbę lekcji historii. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele świata nauki, byli opozycjoniści, dziennikarze. Jak podkreśla profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na reformie ucierpiały także pozostałe przedmioty. Uczniowie muszą wybrać specjalizację, która zdeterminuje ich przyszłość. Szkoła nie powinna uczyć rozwiązywania testów, tylko rozwiązywania problemów życiowych, podkreśla profesor. Jest całe ogromne, najważniejsze wciąż przed nami
pole do wspólnej pracy nad tym, żeby zmienić ten niekorzystny kierunek reformy programowej, żeby przywrócić ogólnokształcący charakter polskiej szkole. Komisja będzie zatem organizować ekspertów i specjalistów z zakresu edukacji, tworzenia programów nauczania i podręczników szkolnych, którzy będą wprowadzać pozytywne zmiany. Deklarację wartości komisji przedstawił dziś profesor Jan Żaryn. Opuszczający mury szkół młodzi Polacy winni stawać się wolnymi i odpowiedzialnymi obywatelami Rzeczypospolitej, ludźmi potrafiącymi twórczo i mądrze kierować swoim życiem, oraz pamiętać, iż to oni są odpowiedzialni za siebie, swoich najbliższych i ojczyznę. Członkowie komisji chcą, aby powstawały w lokalnych społecznościach koła obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Szczególnie zachęcają do tego rodziców, którzy mają prawo do decydowania o swoich dzieciach. Powodów do radości na Euro 2012 nie mają też podwykonawcy spółki Hydrobudowa, która w ubiegłym tygodniu ogłosiła bankructwo. Firmy z nią współpracujące zablokowały w poniedziałek jedną z dróg prowadzących do gdańskiego stadionu. Spółki Hydrobudowa Polska, PBG oraz Aprivia ogłosiły upadłość, gdyż nie wypłacono im na czas należności za wykonane prace budowlane wiążące się z przygotowaniem Euro 2012. Ich upadłość pociągnęła za sobą kłopoty podwykonawców. W Gdańsku na ulicy Słowackiego protestowali dziś podwykonawcy, którym Hydrobudowa wykonująca ten odcinek drogi zalega na sumę 49 milionów złotych. Nie zapłacili za pracę. Za 3 miesiące nie zapłacili, za beton nie zapłacili, za zbrojenie nie zapłacili. Zakład w kłopoty wprowadzili. Zakład nie ma pieniędzy teraz. A my nie mamy pieniędzy. Ile można? 3 miesiące? Dobre 3 miesiące zimą. To myśmy, jak się mówi, za starych czasów, łopatami, kilofami, żeby zdążyć, żeby wszystko zrobić. Dokładnie tą ulicą w dni, kiedy na arenie Gdańsk rozgrywane są mecze, poruszają się autobusy, kolumny specjalne, pojazdy uprzywilejowane i UEFA. Manifestujący przyniesie dziś transparenty z napisami Euro 2012, jakim kosztem? Wznosili także okrzyki, złodzieje, Hydrobudowa, oddajcie pieniądze za robotę. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy budowie autostrady A2 będzie prowadzić Centralne Biuro Antykorupcyjne. Postępowanie dotyczy nieprawidłowości przy budowie odcinka C autostrady A2. Wstępna kwalifikacja to podejrzenie oszustwa na mieniu znacznej wartości. Według wypowiedzi prokuratorów chodzi o nie mniej niż 30 milionów złotych. Na tym etapie Centralne Biuro Antykorupcyjne nie przesądza, czy doszło do naruszenia lub złamania prawa. Śledztwo w sprawie niepłacenia podwykonawcom przez firmę Dolnośląskie Surowce Skalne prokuratura wszczęła z doniesienia posłów PiS. Przejęcie sprawy przez CBA daje nadzieję na to, że zostanie wyjaśniona od początku do końca, mówi Andrzej Adamczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli dzisiaj prokuratura decyduje się przekazać całość spraw Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, to świadczy o tym, że skala zjawiska przerosła naszą wiedzę, nasz ogląd na tamten czas. O oszustwach poinformowali posłów sami podwykonawcy. Nie dość, że nie otrzymali pieniędzy za wykonane prace, to musieli od nich zapłacić podatek. Naczelnik Urzędu Skarbowego w moim mieście i powiedział, że go to nie interesuje, że nie otrzymałem zapłaty. Po prostu, że miałem tak robić, żeby otrzymać albo podpisywać takie umowy, które dadzą mi wypłatę na pieniądze, ale to go nie interesuje, że w ogóle nie otrzymał żadnej zapłaty za wybudowanie autostrady, tak? I ściął po prostu mi pieniądze z konta. Swoich należności próbowali dochodzić, organizując blokady dróg bezskutecznie. Moja firma jest na 512 tysięcy, aczkolwiek wszystkie firmy, które pracowały pod tym trzecim podwykonawcą, to jest 4 miliony złotych. Lider Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk zwróci się do prokuratora generalnego o powołanie specjalnego zespołu, który oceniłby działania między innymi ministra infrastruktury Sławomira Nowaka oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii procedur przy wypłacaniu pieniędzy wykonawcom. Ale to nie wszystko. Występujemy do ministra finansów o to, żeby zawiesił należności podatkowe, które ci panowie niestety już zapłacili. Bo wielu z tych wykonawców zapłaciło już VAT, podatki dochodowe i te wszystkie świadczenia podatkowe, które muszą płacić przedsiębiorcy. Do września na rzymskim Kapitolu czynna jest niezwykła wystawa prezentująca dokumenty niebywałej wartości historycznej z archiwów watykańskich. Jest wśród nich na przykład korespondencja świętej Bernadetty Subiro z papieżem Piusem IX.
Najstarsze ujawnione dokumenty z watykańskiego archiwum mają ponad 12 wieków. Pokazują fakty z życia ówczesnych ludzi, mówi kurator wystawy Alessandra Gonzato. Dokumenty ilustrują cały przekrój społeczeństwa, od najbardziej ubogich i prostych ludzi po władców i papieży. Wśród dokumentów nie brak tych, które zmieniły bieg historii. Zobaczyć można na przykład bullę ogłaszającą ekskomunikę Marcina Lutra, czy list napisany na brzozowej korze przez Indian amerykańskich do Leona XII, a także dokumenty świadczące o pomocy, jakiej papież Pius XII udzielał ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Jedna z sekcji wystawy, zatytułowana Okres zamknięty, pokazuje niepublikowane dotąd dokumenty, na pokazanie których osobiście zgodził się Benedykt XVI, mówi prefekt Archiwum Watykańskiego, ksiądz biskup Sergio Pagano. Abbiamo scelto documenti in sé toccanti. Wybraliśmy dokumenty, które są poruszające, pełne osobistych odniesień związanych z II wojną światową. Świadectwa indywidualnych zdarzeń, a nie dyplomatycznych czy politycznych aktów. Jak zauważają pomysłodawcy wystawy, dla specjalistów najcenniejsze są zapewne dokumenty średniowieczne, zwłaszcza z wczesnego średniowiecza, ale dla zwyczajnych zwiedzających prawdopodobnie najciekawsze będą akta procesów Galileusza, Templariuszy czy Giordana Bruna. Ekspozycja zawiera też eksponaty z okresu II wojny światowej, w tym odłamki bomb, świadectwo bombardowania Watykanu. 5 listopada 1943 roku Niemcy dokonali bezprecedensowego ataku, który był aktem zemsty za postawę Piusa XII.